Witam bardzo serdecznie w grze ATF na ZX Spectrum. Inaczej jest Advanced Tactical Fighter. Więc na początek wybierzemy sobie Control, tak? Ale muszę najpierw, prawda, przenieść się na Control. No i teraz wybrać sobie spacja. Tak, spacja zadziałała. No i teraz wybieram Kempston Joystick. Oczywiście poruszam się klawiszami na razie 6-7, tak? Czyli przesuwanie opcji. I teraz więc spacja, tak, żeby zatwierdzić. No dobrze. No i teraz już będę mógł się przesuwać po, prawda, tych opcjach przy pomocy pada. Więc na początek start game. To co widzimy w tej chwili to jest mapa, oczywiście mapa całego terenu. Enemy land force identified, entered into database. Tak, i teraz tutaj, gdzie miga tam taka strzałka jakby u góry, tak bardziej po środku, to jest baza, od której zaczynamy. Natomiast te pozostałe elementy to są prawdopodobnie bazy przeciwnika. No, wciśnijmy przycisk. W tej chwili mamy status. Status naszych sił i sił przeciwnika. Nasze siły to są oczywiście zielone, przeciwnika są czerwone. No i teraz tutaj mamy Cannon Magazines, czyli w tej chwili będziemy, no, że tak powiem, uzupełniać to, co jest potrzebne, aby nasz statek mógł wystartować. Magazynki działek sobie wybierzemy na maksa, no i reszta, jakieś asramy, jakieś inne rzeczy, tak, to są po prostu pociski. No dobrze, już jesteśmy gotowi i tak to wygląda. Otóż w jaki sposób tutaj się gra generalnie? Jeśli chcemy wystartować, to oczywiście klawisz Q to jest zwiększenie siły ciągu, a klawisz A jest zmniejszeniem sił ciągu. Na razie powiem, jakie jest sterowanie, bo tutaj jest dość sporo, jak na grę na ZX Spectrum, to naprawdę trzeba do tego użyć, no, dość sporo ilości klawiszy, aby to opanować. A dalej, klawisz U jest to podwozie w górę i w dół. No dobrze, no to zaczniemy. Q zwiększamy, tak, i teraz kierunkiem w dół właśnie unoszę się do góry. Czyli w tym momencie klawiszem A mogę zmniejszyć prędkość, żebym leciał wolniej na przykład, ale trzeba uważać, bo można wylądować, tak? No właśnie się rozbiłem, bo wylądowałem w miejscu, w jakim nie powinienem wylądować. No i teraz po zniszczeniu mojego statku, oczywiście pewne rzeczy tutaj się zmieniają w grze. Tak, jak damy Enter, to mamy tak zwane dekodowanie. Dekodowanie pokazuje, czyli różowy punkt to jest punkt, w którym, od którego my startujemy, natomiast czerwone punkty są to punkty, które, no, są do zlikwidowania, tak? Czyli tutaj bardziej widzę, tutaj na prawo coś mamy, na tych mniejszych wyspach, więc tam trzeba będzie spróbować polecieć. No dobrze, i znowu mamy status. No jak widać, czerwonych jest więcej niż zielonych. I znowu trzeba, bo teraz wykorzystujemy drugi, oczywiście, nasz statek. One takie trochę kosmiczne są te statki, tak wyglądają nieco. Dobra, to na równo. No i wio. I znów to samo. Tym razem nie będę zniżał ciągu. Niech sobie leci po prostu, żeby nie opadał, tak? Opada, no to trzeba zwiększyć ciąg. Już opadał nie będzie. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o... Tak, oczywiście można strzelać. Jeśli chodzi o sterowanie, ja to będę starał się lecieć już, prawda? Te już przeciwnicy atakują. Następna rzecz, jeśli chodzi o sterowanie, to mamy zmniejszenie ciągu, tak? Podwozie w górę, tak? Czyli klawisz U i wtedy chowają się. No powiedzmy, że są to kółka, nie? Widać takie
dwie wypustki się pojawiają, tak? Więc chowam na razie podwozie, czyli to robimy klawiszem U. Dalej, następna rzecz, jeśli chodzi o sterowanie, to mamy na przykład automatyczne lądowanie, to jest klawisz L, ale żeby wylądować automatycznie, to musimy się po prostu znaleźć w miejscu, gdzie będzie no, nasza, powiedzmy, sojusznicza baza, tak? Inaczej tego to się po prostu nie uda. Kolejna rzecz to mamy tak zwane automatyczna zmiana pułapu. To jest klawisz T. Wówczas ja teraz wcisnąłem klawisz T i efekt jest taki, że zawsze będzie to na pułapie, że tak powiem, pułap to będzie walki, bo na tym pułapie przeważnie są jednostki przeciwnika, czyli klawisz T, przypominam, tak? Teraz linię terenu można włączyć lub wyłączyć. To tutaj jest z tego, co wiem, przecinek, tak? Klawiszem przecinka można włączyć i wyłączyć linię terenu. To jest takie bardziej graficzne. Teraz tak, wystrzeliwanie pocisku jest klawiszem M, natomiast jego zmiana to jest klawisz N, czyli mamy, tutaj widać to na tym środkowym takim wskaźniku u góry, jak klikam klawisz N, to widzimy, że zmienia się po prostu wybór rakiet, którymi mam strzelać, tak? Więc mamy Maverick i ten Asram chyba, czy jak on tam się nazywa, no. I klawiszem M puszczamy pocisk, tak? No sobie gdzieś tam leci. Nie wiem, czy one są namierzane, czy też nie. Trudno powiedzieć. Załóżmy, że tak. Następna rzecz to jest wybór ekranu komputera, tak? Klawiszem C. Czyli klawiszem C mamy tutaj, jak widzimy, bronię. Teraz znowu klawisz C, power, czyli jaką mamy wytrzymałość, prawda? I tak dalej. Klawisz C, world map, czyli mapa naszego terenu. No i gdzieś tutaj była ta baza obcy, gdzieś, nie? No trzeba by to poszukać. Mamy u góry też taką mapkę większą. No i trzeba przyznać, że to jego zawracanie to nie jest zbyt, że tak powiem, fantastyczne. Ale zobaczmy, jakie jeszcze ekrany mamy, tak? No i mamy jeszcze takie ekrany związane z database, czyli z bazami, tak? C i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj właśnie w ten sposób mam. Teraz tak, D to jest wybór bazy danych sojuszników. Bazy danych sojuszników, czyli klawiszem D. Czyli klawiszem D mamy albo sojusznik, albo mamy wroga, tak? Czyli można tutaj przełączać się pomiędzy tym, co chcemy wybrać. Oczywiście to jest tylko w sytuacji, gdy mamy tę database, tak? Mamy tutaj tak jakby, nie wiem, stopnie jakieś, tak? Czyli jeszcze tego tak za bardzo nie rozumiem, co chodzi z tymi stopniami. Gdzieś tam lecę, nie wiadomo gdzie. Aha, teraz jest właśnie, no właśnie, nie zdążyłem, ale jak na dole miga ten żółty wskaźnik, oznacza to, że nasz statek został namierzony przez rakietę. Jedyny sposób na ucieczkę to jest kliknięcie zagłuszacza, czyli klawisz J, czyli zagłuszacza. No dobrze, no nic, trudno, przegrałem, niestety, ale mamy jeszcze jeden ATF, czyli ten taki super nowoczesny statek, tak można powiedzieć. Dobra, mamy to, co mamy. Znów startujemy. Chowamy podwozie, tak? Dajemy klawisz T, żeby się dopasowywało. No i teraz przełączmy się pomiędzy ekranami. Tutaj mamy tak. D wybór było tej bazy. Teraz tak, wybór kategorii C.
celu to jest klawisz E. Czyli klawiszem E wybieramy kategorię celu, co chcemy zniszczyć, tak? Czyli widzimy, że mamy jakąś fabrykę, bazę, czołgi, statki, jakieś radary. Czyli tutaj właśnie mamy tego typu informacje. Klawisz F to są tak jakby stopnie, tak? 190 to jest tak jakby wybór kolejnego jakby celu, tak? Stopień wstecz albo stopień do przodu. I mamy też jeszcze G, to jest wybór najbliższego celu, który mamy. No i Enter jest blokowanie bazy danych. Chociaż ja tutaj nic nie widzę, żeby tam coś zablokować, no ale zobaczmy. Tak, no nic się tu nie dzieje. O, i teraz J wciskam i mamy incoming missile jammed, tak? Czyli został tak jakby oszukany. Więc klawiszem J możemy uniknąć po prostu. O, następny leci J, klawisz wciskam i już jest spoko. Dobrze, tylko teraz tak, ja muszę tutaj obczaić, jak tu jest z tymi, bym siedział na ogonie, z tymi stopniami, tak, czy żeby ustawić się na cel. No dobra, lećmy. A to ANG to chyba ma spadać w dół czy w górę? Już nie wiem. Na razie idzie w górę. Ciekawe, kiedy będzie szło w dół. Teraz idzie w dół. Jak idzie w dół, to prawdopodobnie się zbliżam do celu. Tylko muszę się ustalić, w którym kierunku będzie lepiej. Tutaj raczej nie. No właśnie, spróbuję właśnie do jakiejś bazy dolecieć. Zobaczmy, czy w którą stronę trzeba będzie. Tu. Tak, spada teraz. ANG spada. Czyli prawdopodobnie lecę w dobrym kierunku, ale to się okaże za chwilę. Tylko to jest baza nasza, natomiast obcej bazy nie ma póki co, chyba w pobliżu. Ok, muszę trochę też No dobrze, zobaczymy. Okej, już tutaj oszukujemy. Okej, zbliżam się. Jestem coraz bliżej bazy, tak? Pięć. Spróbujemy też przy okazji, jak ten tutaj się zmieni. Tak, i tutaj będzie ta baza, tak? Będzie pisało 0, prawda? 180 stopni i widzimy, że jest 0. Zbliżam się i spróbuję wylądować, tak? Czyli dam L, wcisnąłem L i zobaczymy, czy uda mi się wylądować. Czy on to zrobi automatycznie, tak? Tylko muszę wyciągnąć i L sobie wcisnąłem, ale jakoś nic się nie dzieje. To, że tutaj zbliżę się do tej bazy, to nie znaczy, że ja ją będę widział. Tak, wcisnąłem L i w tym momencie, gdy ja włączam, cokolwiek próbuję zrobić padem, jakiekolwiek kierunki, to nic się nie dzieje. W tej chwili działa po prostu autopilot. I po prostu program za mnie wykonuje manewr lądowania. A nie spodziewałem się, że takie gigantyczne kółko po prostu zrobi. Ale warto zwrócić uwagę, co się dzieje tutaj w tym polu database, czyli jak ustawiać najlepiej te, czy też jak interpretować te kąty, te stopnie, tak, i oczywiście range, czyli odległość, tak? Czyli tutaj musi być, jak widzimy, 0, to wtedy będziemy idealnie skierowani na przeciwnika, czy też na bazę, kto wie. I tu jest widać, o, wylądowaliśmy. Ok.
No i co, jak żeśmy wylądowali, no to oczywiście pojawiają się jak zwykle mapa, tak, czyli ohoho, widzę, że nasi zieloni po prostu są fatalnie niszczeni. Tak, zobaczmy. O, już statków to my nawet nie mamy już praktycznie, tak? No i tutaj mamy możliwość właśnie na przykład sobie doładowania to, co zużyliśmy, tak, w takiej bazie. No i dobrze, no to startujemy dalej. Teraz już wiemy, jak grać. Załóżmy. Więc spróbujmy coś tu polatać, tak? Klawisz T, żeby automatyka. I jedziemy. Dobra, mam mapę. Teraz spróbujmy wybrać coś, jakiś cel. Cel to klawiszem D. A, D. Dobra, tutaj mamy bazę przeciwnika, więc muszę się ustawić na odpowiedni kontakt, na odległość, tak? Range mnie interesuje. Więc jestem dość daleko, widzę, od tego jeszcze się oddalam, więc muszę znaleźć miejsce, w którym będę się nie oddalał, ale przybliżał. Więc prawdopodobnie będę musiał lecieć gdzieś w dół. O, teraz lecę dość szybko w tym kierunku, więc sobie tak polecimy. I spróbuję namierzyć tą bazę. Okej, J, Jamet, nie ma. Nikt nie będzie nas tutaj namierzał. Okej, zobaczymy, co, jak to pójdzie. No, gra jest długa, żeby ją po prostu rozgryźć całą, czy też ukończyć, no to naprawdę trzeba dość długo grać. No, spróbuję, co się uda zrobić. Na ile sobie poradzę z pewnymi rzeczami. Już mi tutaj. Uciekaj mi stąd, dobra. Trochę chyba zboczyłem z kursu. No jednak tak. Muszę znowu szukać, aż będą wartości się zmniejszać. No i to mnie powoli naprowadzi na tą bazę obcych. No zobaczymy. Znaczy obcych. Wroga! Tak, tutaj samoloty mnie ścigają przeciwnika. Też na razie cisza, spokój. Coś muszę kierunki jakieś zmieniać. Dobra, już wiem, że. Ale mnie. Okej, lecę dobrze. Lecę dobrze. No, gdzie ta baza jest? Dobra, tak, teraz lecę w tą stronę i to jest ok. Takie kółko musiałem zrobić? Tak, to muszę ustawić się na 0 stopni, tak? 0, aha, dobra, już widzę. Już widzę, gdzie jest ta baza. Może trochę zwolnię. Tam była, tam była. I trzeba będzie ją w jakiś sposób zestrzelić. Chyba spróbuję jakimś pociskiem to pojechać. Ale ten jego obrót jest fatalny, no ale co zrobić, no, takie życie. Trzeba strasznie dużo kółko zrobić. No dlatego ta gra nie jest taka prosta, bo raz, że trzeba dość precyzyjnie kąty ustawić, to jeszcze do tego trzeba manewrować w ten sposób, aby dobrze na tą bazę najechać. Dobra, spróbujmy, może uda się ją zniszczyć.
Okej. Już nie damy się. Ale zboczyłem z trasy. Bardzo. Te migające punkty na mapie to są po prostu samoloty czy statki obcych, no. A czy wrogów, no. Może nie obcych, nie wiem co z tymi obcymi ja mam ostatnio. W każdym razie dobra. Teraz tylko lecieć prosto 180 stopni. I gdzieś tutaj będzie to. No i właśnie, niedokładnie się ustawiłem i jest lipa. Dobra. Może teraz. A teraz to już jest po mnie, tak? No niestety zestrzeli. Status before crash. Game over. Tak jest, przegrane. No niestety, tak to wygląda. Czyli niełatwa gra. Analizuje dane wojny, tak? Tak to wygląda, na początku wszystkich jest zielony. Teraz widzę, że w innym miejscu zaczynam startować, więc tutaj dość blisko mam bazę przeciwnika. No dobrze, no to nic, zaczniemy, ale już chyba nie będę tego rozwijał tematu, bo powiedziałem wszystko, co można było o tej grze powiedzieć, no kwestia tylko tego, aby lecieć i dawać sobie radę, tak? No więc właśnie, wystartujemy jeszcze, schowajmy, tak, i gdzieś tutaj będzie dość blisko baza i to chyba już widzę gdzie, więc od razu C, D, G, tak? G nie działa, bo G jest wyszukiwanie najbliżej położonych baz. No to trochę szkoda, że tutaj nie widzę. Może ją zobaczę. To już sobie tutaj te. To sobie tu przygotuję na wszelki wypadek pocisk. No w każdym bądź razie widzę, że zakończyło się to moje to wyszukiwanie trochę fiaskiem. No, jeszcze tutaj nie mamy tego. No dobra. No nie będę dłużej tego rozwijał. Więc do usłyszenia w kolejnych wideo recenzjach gier na ZX Spectrum.